uchwały oczywiście dotyczy, tak jak pan przewodniczący powiedział, niszczenia tablicy pamiątkowej. Dla upamiętnienia rosyjskich ofiar okresu stalinowskiego postanawia się o umieszczeniu tablicy pamiątkowej zgodnie z projektem stanowiący załącznik do uchwały. Tablica zostanie usytuowana na budynku na protokołu w Gostyniu. Budowa tablicy sfinansowana będzie ze środków zebranych od ofiarodawców i wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi Gostynia. W dniu 10 listopada 2015 roku do burmistrza Gostynia wpłynął wniosek o umieszczenie tablicy pamiątkowej poświęconej gostyńskim ofiarom okresu stalinowskiego. Inicjatorzy przedsięwzięcia wskazują na potrzebę mówienia i wspominania osób, które za swoją działalność były represjonowane. Zdanie takie podzielił również Zespół do spraw Miejsc Pamięci Narodowej Uchwały Świąt Lokalnych i Państwowych na swoim posiedzeniu w dniu 5 grudnia 2011 roku. Pozytywną opinię wyraziła także Rada Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa w Warszawie. Zgodnie z artykułem 18 ust. 2 punkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, organy gminy wydają przepisy dotyczące wznoszenia pomników. Dlatego przyjęcie uchwały w proponowanym brzmieniu pozwoli na realizację przedsięwzięcia. Dziękuję. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, Panie Burmistrzu, Panie Burmistrzu, również Szanowni Goście. Dziękuję za dzisiejsze zaproszenie. Chciałbym Państwu przedstawić kilka slajdów dotyczących właśnie tej działalności, o której wspomniał przedmówca. Dobrze pan się, że mimo wszystko budzi mózg pewne emocje dotyczące tej oceny sytuacji politycznej w II wojnie światowej, ale proszę mi wierzyć, podchodzę do tego jako zawodowy historyk, nie odcinam tutaj sprawy polityczne, a przedstawiam tylko i wyłącznie fakty historyczne, które sami Państwo możecie również zaczerpnąć na przykład z zasobami Instytutu Pamięci Narodowej. Pozwoliłem sobie dzisiejsze moje wystąpienie właśnie zatytułować Konspirację Niepodległościową na terenie powiatu rosyńskiego w latach 1945-1956. I jeśli Państwo pozwolicie, poszczególne slajdy. Będę Państwa omawiał. A więc pierwszy slajd. Jest to podstawowa literatura, informator o nielegalnych antypaństwowych organizacjach i bandach zbrojnych działających w Polsce Ludowej w latach 1944-1956. Była to publikacja, która została wydana przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych w 1964 roku i do 1990 roku było to, można powiedzieć, tajne czasopismo, tajna książka, tylko do użytku wewnętrznego. W 1993 roku po raz pierwszy została upubliczniona i dzięki temu możemy zaczerpnąć wiele informacji na temat działalności właśnie między innymi organizacji działających na terenie powiatu gostyńskiego. Pierwsza rzecz to, pierwsza organizacja to oddział dzielny, który działał nie tylko na terenie powiatu gostyńskiego, ale również na terenie ościennych powiatów. Jest to zdjęcie, no niestety dobrałem złą czcionkę, troszeczkę jest źle widoczna, ale jest to zdjęcie przedstawiające właśnie oddział dzielny działający w latach 1945-1946. Na tym zdjęciu przedstawiani są również dowódcy tego oddziału. Jest to druga osoba z prawej mojej strony, siedząca, który otrzymał karę śmierci i wyrok oczywiście wykonano. Na tym zdjęciu również są mieszkańcy Gostynia, ale już nie będę omawiał poszczególne osoby w postaci. Tu również mamy dwóch członków oddziału dzielnych, którzy zostali ze swoją działalność skazani na karę śmierci. Tych zdjęć muszę Państwu powiedzieć, że poszukiwałem nie tylko w zasobach archiwalnych, ale również wśród mieszkańców Gostynia czy powiatu gostyńskiego i proszę mi wierzyć, że zacząłem się tym interesować w 1995 roku i do dnia dzisiejszego znajduję jeszcze ciekawe informacje, no ale dzisiaj już nie będę przedstawiał szczegółów. To jest ciekawe zdjęcie, jest to właśnie zdjęcie oddziału dzielny, zrobione w Stankowie. Po środku dwie osoby stojące, to są panie, które były również w tym oddziale i ta kobieta z prawej strony, stojąca druga, z prawej strony druga. Muszę Państwu powiedzieć, że doszukiwanie się tej osoby, poszukiwanie imiona, nazwiska, skąd pochodziła, zajęło mi kilka lat, aż wreszcie ustaliłem, że ta osoba
mieszkała później w okolicach Borku Wielkopolskiego. To kolejny członek oddziału z Dusiny, Kuklewski Ludwik, pseudonim Zając. Kolejne zdjęcie zrobione w okolicach Tworzy Mirek, również oddział dzielny. Skąd się wziął ten oddział dzielny? Mianowicie to też muszę Państwu powiedzieć, że poszukiwałem bardzo długo informacji. Znalazłem je w końcu w Instytucie Pamięci Narodowej w Warszawie. A przez pojawienie się kilku moich artykułów w Faktach Gostyńskich, nieistniejących już niestety dzisiaj, pozwoliły na to, że mieszkańcy Gostynia sami do mnie wydzwaniali i przekazali kilka ciekawych informacji. Jest to informacja na temat majora Włada, który rezydował w latach 1945-46 w Kosowie. A to zdjęcie właśnie przedstawia Pałac w Kosowie. Tutaj też bym chciał Państwu bardzo wiele powiedzieć na temat majora Włada, bo okazało się, że Władz jest to przybrane nazwisko. Postać wyjątkowo barwna. Jeżeli ktoś z Państwa oglądał film Pułkownik Kwiatkowski, to muszę Państwu powiedzieć, że jeśli chodzi o tą postać, niczym się nie różniła. Ja tylko w kilku zdaniach chciałbym Państwu przedstawić. Jest to osoba siedząca na tle dzieci komunijnych z Kosowa. Prawdziwe jego nazwisko brzmiało Mojżesz Perlewicz, a więc wskazuje na to, że był pochodzenia Żydem. Walczył w polskich legionach w 1918 roku. Walczył również na froncie wschodnim w okolicach Lwowa walkach z Ukraińcami o wyznaczenie granic Polski Wschodnich. Następnie został przerzucony na teren Śląska, brał udział w III Powstaniu Śląskim, tam zmienił nazwisko. Nazywał się Kazimierz Pielawski. Był oficjalnym wywiadem, jak się okazało, i jego zadaniem było między innymi zwalczanie żywiołu niemieckiego na terenie Śląska. W 1941 roku został aresztowany przez Niemców i osadzony w więzieniu w Zabrzu. Zbieg okoliczności spowodował, że uciekając z tego więzienia trafił na mieszkankę Gostynia, która w czasie okupacji była wysiedlona właśnie na teren Śląska. Od 1943 roku do 1945, a więc do momentu wyzwolenia, on ukrywał się u niej przez 2 lata. No, między innymi nawiązany również został romans, czym zaowocował tym, że przyjechał tutaj za tą osobą do Gostynia. A mając szerokie wpływy w ówczesnym Wojsku Polskim, chciałbym tylko taką ciekawostkę podać, że najlepszy wierzchowiec z Kosowa został dostarczony marszałkowi Roli Zimierskiemu. Mając tak szerokie poparcie, zaczął tworzyć ośrodek wojskowy w Kosowie, a drugim ośrodkiem wojskowym był w okolicach Jeleniej Góry, także zawiadywał 2 ośrodkami wojskowymi. Kolejny slajd właśnie przedstawia uroczystość odsłonięcia zniszczonej przez hitlerowców figurki znajdującej się w parku w Kosowie. I tutaj między innymi mamy tego pana pośrodku w garniturze. Jest to wojewoda poznański. Natomiast w mojej prawej stronie jest to generał Niniewski, który przyjechał na to odsłonięcie figurki. Generał major Włat, który został później mianowany na stopień podpułkownika, w pewnym momencie opowiedział się po stronie PSL-u. W związku z tym miał już nieprzyjemności ze strony Urzędu Bezpieczeństwa w Gostyniu i wiedząc o tym, że jest cały czas wokół niego zaciskana pętla, postanawia uciekać właśnie w okolice Jeleniej Góry. Tam zostaje aresztowany i musiał z tego aresztu Urzędu Bezpieczeństwa uciekać. Przez zieloną granicę dostał się do Niemiec Zachodnich. Jego historia z tą panią, której nie będę wymieniał imienia nazwiska, ponieważ mnie o to prosiła, spowodowała tym, że cały czas Włat przysyłał listy do tej pani, a Gostyńskie Urząd Bezpieczeństwa cały czas tą korespondencję przechwytywał i po prostu ją sprawdzał. To kolejne zdjęcie właśnie też z tej uroczystości. No i niestety bardzo kontrowersyjna postać, Marian Rączka, pseudonim Kościuszko. Wiele osób, może inaczej, do dzisiejszych czasów, wiele osób twierdzi, że był to bandyta. Pamiętajcie Państwo, że on nawet w dziejach ziemi gostyńskiej jest opisana sytuacja, której nie zrobił,
a którą po prostu tak sfabrykowano, żeby pokazać, że ten człowiek był wyjątkowym bandytą, zabrutym karłem reakcji. Dzisiaj w świetle dostępnych dokumentów można stwierdzić całkowicie coś odwrotnego, ale też nie chciałbym się zazębiać w ten życiorys Mariana Rączki. Chciałbym tylko powiedzieć tyle, że walczył w Powstaniu Warszawskim, później po wojnie był początkowo funkcjonariuszem Urzędu Bezpieczeństwa, z niego dezerteruje i zostaje ostatnim dowódcą oddziału dzielnym. To zdjęcie również budzi pewne tutaj dywagacje, ponieważ na klapie munduru widnieje order. Wiem, że jeszcze w latach 80. mówiono o tym, że Marian Rączka, który został skazany na karę śmierci, ten order właściwie uratował go od kary śmierci. Dzisiaj można powiedzieć, że to był mit, mianowicie on nie został oznaczony krzyżem Virtuti Militari. I zresztą z tego zdjęcia ciężko odczytać, czy to jest krzyż Virtuti Militari, czy być może krzyż waleczny. To jest kolejne zdjęcie z jakąś osobą nieznaną niestety. Są to zdjęcia, które oczywiście znalazłem w dokumentach Instytutu Pamięci Narodowej. Jedyna rzecz, która została po tym człowieku, jest to chusteczka do nosa, która została przekazana mamie podczas ostatniego widzenia w momencie tuż po ogłoszeniu decyzji sądu o tym, że zostaje skazany na karę śmierci. Stąd mamy między innymi symbol szubienicy Armii Krajowej, mamy również wyrok, podana data, KS, czyli kara śmierci. Tak mniej więcej przedstawił swoją wizję, przekazując tą chustkę swojej mamie. To z kolei zdjęcie jest także związane z tym oddziałem dzielnym, jest to Stankowo, widok dzisiejszy oczywiście, jest to miejsce, w którym doszło do ostatniej potyczki oddziału dzielnego z funkcjonariuszami Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego. Ginie tutaj dwóch żołnierzy oddziału Rączki. Kolejny slajd przedstawia tablicę nagrobną jednego z żołnierzy, który poległ w Stankowie. A dlaczego ją tutaj Państwu prezentuję? Mianowicie rodzina dopiero w 2002 roku odważyła się taką tablicę ufundować, ponieważ był na cmentarzu w Lubiniu, gdzieś w narożniku pochowany. Po prostu rodzina tak się obawiała, że po prostu wcześniej nie chciała nawet myśleć o tym, żeby taką tablicę ufundować swojemu poległemu. Kolejny slajd przedstawia już niestety nieistniejący obelisk, ponieważ warto tutaj dodać, że ofiary były z jednej i z drugiej strony. Obelisk ten znajdował się na skrzyżowaniu dróg Karchowo-Nowy Beleńcin i przedstawia miejsce, w którym został rozstrzelany Józef Rybiński, członek Polskiej Partii Robotniczej. Kolejny slajd. Do dzisiejszego dnia ta tablica jeszcze znajduje się w Krzemie Niewie. Ona przedstawia, została osunięta w 1972 roku i upamiętnia śmierć dwóch funkcjonariuszy MO, Kazimierza Kowalczyka i Józefa Szefera. Kolejna taka ciekawostka związana z tym oddziałem. Do dzisiejszego dnia rodzina poszukuje informacji na temat osoby, która według oficjalnej wersji popełniła samobójstwo. Rodzina Feliksa Kieronia z Bielewa nie wierzy w to wydarzenie. To zdjęcie właśnie przedstawia Feliksa Kieronia, który niby popełnił samobójstwo. Samobójstwo w postaci strzelania sobie niestety głowę, co spowodowało, że nie można było rysów twarzy odczytać. Jedyna rzecz, która została przy nim, to była karteczka i na podstawie tej karteczki zweryfikowano, że to musi być Feliks Kieron. Rodzina do dzisiejszego dnia nie wierzy w to i twierdzi, że ma pochowaną osobę, która nie jest rodziną. I miejsce straceń, może mały wyraźny slajd, czarne kółeczka przedstawiają miejsca kaźni okresu stalinowskiego. Gdybyśmy się skupili tutaj na Wielkopolsce, to taką ciekawostkę mogę też Państwu powiedzieć, że jednym z miejsc kaźni jest las w okolicach Gątek, a konkretnie koło elewatora, gdybyśmy wjeżdżali do Poznania po prawej stronie. Jan Mularek, dowódca oddziału egzekucyjnego, dokonywał osobiście egzekucji strzałem w tył głowy. Był świadek tych wydarzeń ksiądz Lewandowski, który to opisał.
Mianowicie opisał śmierć jednego z mieszkańców Gostynia, Stefana z koło Zrzycha, pseudonim Lis. Mniej więcej opisał to w ten sposób, że z koło Zrzych zdążył krzyknąć tylko niech żyje wolna Polska. Na to Mlynarek odpowiedział: ja ci dam wolną Polskę. No i szczelił z bliskiej odległości w głowę. 60 osób zakopanych do dzisiejszego dnia nie wiadomo, w którym dokładnie miejscu. Też ciekawostka. Za każdą egzekucję otrzymywał ekstra nagrodę w postaci kilograma kiełbas. I kolejna rzecz, muszę Państwu powiedzieć, szukałem dosyć długo tego miejsca. Przedstawia las, przedstawia brzozę, przedstawia tablicę. Zaraz Państwu ją pokażę w przybliżeniu. Jest to upamiętnienie miejsca potyczki oddziału dzielnego pod miejscowością Słonin koło Czerwienia. I tą tablicę w 1986 roku po Kryjowu umieścił brat jednej z ofiar tych wydarzeń. I proszę mi wierzyć, że tam zajechałem do tej miejscowości, mamy 2011 roku, ludzie o niej pamiętają, nie pozwolą mi zerwać i przed tak zwanymi złomiarzami szczególnie ją bronią. Nawet w przybliżeniu, gdybyście Państwo przeczytali, jest nawet błąd, ale to już nie chodzi o błąd ortograficzny, tylko chodzi o sam fakt, że brat osoby, która tutaj zginęła, taką tablicę umieścił, a sami ludzie o niej pamiętają. I tak wygląda z oddali. Bardzo ją ciężko zlokalizować, mimo że jest, znajduje się wzdłuż drogi Słoniczejki. Kolejna organizacja, o której chciałbym tylko wspomnieć, to jest Związek Wolnej Młodzieży Polskiej. Ta organizacja z kolei umieszczała w Rowie ulotki i napisy w mieście Gostyń i w Piaskach. Na pewno Państwo znacie te osoby. Standardowa rzecz, a więc zrobienie trzech zdjęć w różnych profilach, z nakryciem głowy, odciski palców. No i ta osoba na pewno Państwu jest znana, bo jeszcze niedawno prowadził sklep na dzisiejszym rynku. Z kolei ten pan był właścicielem zakładu rzeźnickiego na Piaskach. I kolejna przykład działalności konspiracyjnej. Armia Krajowa Zawisza taką nazwę przyjęła. No tutaj Państwu wymieniłem wszystkie placówki AK Zawiszy. Według moich danych organizacja liczyła około 70 osób w Krowi i w okolicach, ale również Rzekowie, powiat Jarocin, Gaborzyce, powiat Bogów, w Głogowie, Stoczni Rzecznej, no i okręg Sława. Organizacja powstała w 1947 roku, w 1949 zostali wszyscy aresztowani, a wynikało to z nieostrożności Mariana Rączki, ponieważ wokół tej osoby kręcił się tajny współpracownik o pseudonimie Bielski, a Rączka miał do niego pełne zaufanie, no i niestety się okazało, że to zaufanie go zgubiło i doprowadziło do aresztowania wszystkich członków. Za wyjątkiem jednej pani, która, proszę wierzyć, przez 3 lata ukrywała się w wykopanej jamie pod podłogą w domu. To jest odpis ulotki, która się pojawiła na terenie Gostynia i Krobi. Skoda i fotokopia plakatu, który również był wykonywany własnoręcznie, ponieważ nie było żadnych maszyn, nie było żadnych urządzeń, skanerów, a więc wszystko wykonywano ręcznie. No i proces członków Zawiszy, najmłodszych członków tej organizacji, odbył się 11 maja 1950 roku w sali kina w Gostyniu. Wojskowy Sąd Rejonowy na sesji wyjazdowej w Gostyniu skazał, mamy imiona, nazwiska 8 członków Zawiszy. W momencie aresztowania byli niepełnoletni i pierwszy okres, właściwie pół roku, przebywali w areszcie Urzędu Bezpieczeństwa w Gostyniu, miejscu, gdzie dzisiaj znajduje się sąd. Mam tutaj kilka zdjęć przedstawiających m.in. Ludwik Konkolewicz. On pochodził z Gostynia, pracował w Stoczni Rzecznej w Głogowie. I Stanisław Rzepecki, też członek Zawiszy, ale nie związany z Gostyniem, związany już z Głogowem, również aresztowany przez Urząd Bezpieczeństwa Publicznego. Tu jest napisany co prawda Sztum, ale był aresztowany w Zielonej Górze. No, te dane niestety tutaj
są słabo widoczne, ale proszę mi wierzyć, gdybyście Państwo z przodu szczególnie widzieli, to jeśli chodzi o powiat gostyński, mamy najwięcej liczby aresztowań, porównując z powiatem leszczyńskim, rabickim, kościańskim i bodajże powiatem pskowskim. Te dane świadczą o tym, że jednak Gostyń, jakby można powiedzieć, czy powiat gostyński, był najbardziej tutaj działającym powiatem, można powiedzieć, jak delikatnie się ująć. I zdjęcie współczesne, jest to spotkanie opłatkowe członków i rodzin osób represjonowanych w czasach stalinowskich na Świętej Górze z kapelanem, księdzem Kaczmarkiem. I ostatni slajd, chciałbym tutaj zacytować słowa Polaków Józefa Piłsudskiego. Naród, który nie szanuje swojej przeszłości, nie zasługuje na szacunek teraźniejszości i nie ma prawa do przyszłości. Ja bardzo Państwu dziękuję. Oczywiście to nie jest sesja popularna naukowa, na ten temat mówić więcej, ma więcej zdjęć materiałów, ale myślę, że niebawem to się ukaże już w druku. Dziękuję bardzo. Bardzo chciałbym podziękować panu przewodniczącemu rady oraz burmistrzowi Gostynia za to, że jednomyślnie została poparta moja inicjatywa, moja i Michała Radajewskiego, odsłonięcia tablicy pamiątkowej ofiar okresu stalinowskiego na gostyńskim kinie. A kiedy odsłonięcie? Odsłonięcie będzie miało miejsce 3 marca i w tym dniu będzie miał miejsce również koncert pana Kołakowskiego, barda piosenek niepodległościowych, za których wszystkich mieszkańców Gostynia zapraszam.